A co tam u Eryka? U Eryka, no wiesz, ciągle praca, praca i jeszcze raz praca. Karina, bardzo cię przepraszam jeszcze raz, Janek na pewno za chwilkę będzie. Ale nie masz za co przepraszać, punktualność nie jest cechą nastolatków. O. Wina ci jeszcze może zaproponuję, co? Nie, 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 jeśli mam z nim sensownie rozmawiać, to nie, dziękuję. Muszę zadzwonić do niego. Ciocia? No? Kiedy będzie jedzenie? No, już jest, myjcie ręce. O, dobra. Michaś, jedzenie, chodź umyć ręce. Dobra. Kraczyłem, że tak będzie od początku. Wiedziałem, dobra, że nie przyjdzie. Piotrek, spokojnie. Ale to spokojnie. Jak mam być spokojny? Jak nie wiem, jak mam mu pomóc. Nie wiem, gdzie on jest. To, to normalne, że się przejmujesz. Ale pomyśl, że nie tylko wy macie problemy z nastolatkiem. Wielu rodziców przez to przechodzi. Przepraszam. Halo? Gdzie jesteście? Dobrze, to zostańcie tam z nim, nigdzie się nie ruszajcie, ja zaraz będę. Kto to? Musimy jechać po Janka teraz. Ale Piotr, co się stało? Nie wiem, kolega jakiś, Hubert jego z klasy, zaraz ci wszystko wytłumaczę w drodze. A, Karina, strasznie się przepraszam, niezręczna sytuacja. Mogłabyś zostać przez chwilę z dzieciakami? Oczywiście mogę. Dziękuję. To ja im tylko powiem. O, dzięki. Janek, co ty robisz? Tutaj, tutaj, dobra, chodź szybko. Tutaj leży. Czy nie? Wstawaj, no nic ci się nie dzieje przecież. Janek. Chodź szybko. Olej. Janek? No. Jasiu? Janek? Co braliście? Nic! Nie kłamcie, dobrze? No dobra, paliliśmy trochę marihuanę. Aha. I co jeszcze? No nic! Piliście alkohol? Chłopcy. Nie, dobra, tak, no. Jedno piwo, no cztery. Wiesz. No mówiłem, żeby tego nie robił, no ale on się uparł. Nie chcieliśmy, żeby aż tak źle się to skończyło. Dobra, dobra. Chłopcy, najważniejsze, żeby nie zostawiliście samego, przynajmniej w tym zachowaliście się odpowiedzialnie. Możemy chociaż już iść? Tak, idźcie. Spadamy stąd. Chodź. Asia, zabieramy go. Tak. Chodź. Matko. Jezu, jak żeś ty tu las, chłopie, słoną, co? No właśnie. Pijany? No, pijany, upalony. Jak tam, chłopcy? Dobrze. Michaś śpi, a Maciek jeszcze czyta w łóżku. Janek, upracuj. Jeśli mnie już nie potrzebujecie, to będę się zbierać. Jasne. Karina, dziękujemy ci bardzo. Przepraszam jeszcze raz za tę sytuację. Nie ma sprawy. Ale namówcie Janka na terapię. On bardzo potrzebuje pomocy. Odprowadzę cię.